Cześć kochany, już od bardzo, bardzo długiego czasu wiele z Was prosiło mnie o filmik o naklejaniu sztucznych rzęs. Ja sobie ostatnio przeglądałam te Wasze propozycje na blogu, no i zobaczyłam, że to się powtarza naprawdę z parę dobrych razy. No i postanowiłam, że w końcu wypadałoby to jednak zrobić i ten filmik podzielimy na dwa filmiki, ponieważ pierwszy filmik będzie o naklejaniu sztucznych rzęs w całości, czyli tych całych wachlarzyków, a następny film zrobimy o doklejaniu kępek, ponieważ to jest no jednak taka osobna sprawa i nie chciałabym, żeby te filmy były za długie, więc myślę, że tamtą sprawą zajmiemy się osobno. Wiem, że wiele z Was ma bardzo duże problemy z naklejaniem sztucznych rzęs i myślę, że wiem, z czego to może wynikać, ponieważ z własnych doświadczeń wiem, że tutaj ogromne znaczenie ma jakość rzęs, które naklejamy i to, jak one są wyprofilowane i tak dalej. Ja używam trochę tych sztucznych rzęs, które są dostępne na naszym rynku. Tutaj tych firm jest tam parę, które mają w swojej ofercie sztuczne rzęsy. Może teraz tak po prostu mówię, tak naprawdę wiem, że chyba dla wielu z Was najbardziej dostępne będą sztuczne rzęsy Inglota. No i Inglot faktycznie ma te rzęsy sztuczne całkiem fajne. One są w takich dość przystępnych cenach, zaczynają się tam od 20 paru złotych, chyba dochodzą do 30 paru, zależnie od rodzaju. No i powiem Wam, że one tam są jakoś faktycznie chyba wzorowane na tych makowych, przynajmniej chciałyby być, więc one są całkiem w porządku. Ja je naklejałam i nie miałam na nich jakichś za dużych zastrzeżeń. Oczywiście chodzi mi o takie rzęsy, które są takie w miarę klasyczne, czyli po prostu takie, w których możemy wyjść na dzień. Tam jest tych modeli parę i one są bardzo w porządku. Sztuczne rzęsy chyba też ma firma Arte de Cos, tego co pamiętam, chyba kiedyś miałam taką jedną parę i one również były w porządku, chociaż cena tu jest o wiele wyższa. Gosz też ma sztuczne rzęsy i ich te rzęsy są naprawdę świetne, chociaż tutaj cena również waha się od 30, chyba to jest 30 parę złotych, 36, 30, dochodzi do 40 w niektórych sklepach, także no tutaj to też jest dość dużo. Sztuczne rzęsy również ma w swojej ofercie co jakiś czas firma Essence. Powiem Wam, że to są takie rzęsy dość, no, dość mocne. To są niestety te rzęsy nie najlepszej jakości. To są takie jedne z tych rzęs, które się trudniej nakleja, ponieważ to są takie rzęsy podobne do takich bazarkowych, jakichś najtańszych rzęs z tej serii. Myślę, że po prostu to jest ta sama taka jakby chińska produkcja jednak by pozorom. I to są takie rzęsy tego typu. Kurczę, jakoś Wam to pokażę. Powiem Wam, dlaczego należałoby ich jednak unikać, jeśli chcemy się czegoś nauczyć i chcemy, żeby to łatwo przebiegało. No, objęła ostrość, halo, szybko. O, te rzęsy widzicie, nie widzicie, widzicie. Te rzęsy wyglądają tak i to są po prostu takie rzęsy dość grube. Mocne, gęsto zawłoskowane. I one są naprawdę dość takie twarde, widzicie. Są takie po prostu, mają tutaj jakby dość grube to łączenie i tutaj to naprawdę nie jest akurat zbyt fajne. Największy problem z tymi rzęsami to jest właśnie przyklejenie ich, ponieważ one są dość mało giętkie i naprawdę trudno je dostosować do kształtu naszego oka. Także jednak tych rzęs z Essence bym nie polecała. Ja też je miałam tak parę razy i no nie byłam z nich zadowolona. To jest naprawdę trudno je przykleić i myślę, że jeśli chodzi o cenę, to chociażby lepsze są takie rzęsy z H&M-u, które są troszkę delikatniejsze i kurczę, czy to coś widać. No jednak tak naprawdę są przez tą swoją delikatność łatwiejsze w obyciu i w nakładaniu. One kosztują, zaraz Wam powiem, jakieś pewnie 14 zł, no więc tutaj to też jest troszkę taniej, aczkolwiek myślę, że jeśli już kupujemy sztuczne rzęsy, to do tych 14 warto dołożyć jeszcze, nie wiem, 12 i kupić sobie inkloty czy coś takiego. No i oczywiście są jeszcze maki, które są bardzo drogie i owszem, są świetne, aczkolwiek no myślę, że jeśli chodzi o sztuczne rzęsy, to jest jednak za duży wydatek, tym bardziej, że po prostu można zdobyć wiele lepszych. Są jeszcze takie rzęsy firmy Donegal i one też są całkiem w porządku, aczkolwiek to również są te rzęsy z serii tych z twardym zakończeniem, które źle się to pasowuje do naszych oczu. Jakie jeszcze sztuczne rzęsy ja napotkałam? Te bazarkowe, one są tragiczne i tak naprawdę one są dobre do zdjęć i tego typu rzeczy, ale wyjść w nich gdziekolwiek, czy w ogóle to jest tragedia, nie mówiąc o nakładaniu, naprawdę to jest dość ciężka sprawa. Aczkolwiek właśnie ten Doganal ma w swojej ofercie dużo takich rzęs
różnego typu i tam są na przykład takie rzęsy, które mają dolepione już tutaj jakieś cyrkonie, tego typu rzeczy. I to jest akurat fajne, aczkolwiek te rzęsy nie wyglądają nigdy dość naturalnie na oczach i nie wyglądają też dobrze. Tak naprawdę najlepszymi rzęsami, z jakimi miałam okazję się zetknąć ostatnio, były rzęsy firmy Allure. I one wyglądają więcej tak, tutaj tych rzęs już nie ma, bo one są na moich oczach. No, z drugiej strony wyglądają tak. Ja je kupiłam akurat w sklepie w Galerii Kazimierz. Tam jest ich dość dużo i z tej serii są po prostu chyba po prostu tylko trzy niestety rodzaje, ale akurat sama firma posiada ich bardzo wiele w różnych wydaniach. I tam były po prostu takie rzęsy typu naturalnego, naprawdę fenomenalne, kępki w różnych konfiguracjach i właśnie takie, które mam teraz na oczach i które bardzo często noszę w filmikach ostatnio, o które mnie pytacie, to są po prostu takie rzęsy w Intense. I one są naprawdę najlepsze. Kosztują tam 31 zł kosztowały te rzęsy. Ja ich używam po prostu po parę razy, więc to nie jest jakiś dramat i nie jest jakiś bardzo duży wydatek. Ale to są faktycznie chyba najlepsze rzęsy w tej cenie. Aczkolwiek wiem, że możecie mieć problemy ze zdobyciem ich. Tak naprawdę warto też zerknąć na Allegro, tam się czasem pojawiają. I naprawdę są absolutnie warte zainteresowania. Pierwsze są naprawdę bardzo miękkie i dobrze się dostosowują, dobrze się zaginają. Chociaż same mają już naprawdę bardzo fajnie wyprofilowany kształt. Po drugie są naprawdę dobrej jakości, są miękkie, nie są sztywne. Dobrze trzymają ten swój kształt i naprawdę bardzo ładnie wyglądają na oczach. Na oczach wyglądają fenomenalnie i wyglądają bardzo naturalnie. Także jeśli miałabym wam jakiekolwiek polecać, to właśnie te rzęski by były, także tutaj jednak warto ich poszukać. No i to jest chyba na tyle. Tak naprawdę sztuczne rzęsy to jest coś takiego, co absolutnie naprawdę dodaje niesamowitego wyglądu naszym oczom i to jest często ogromna różnica, szczególnie u dziewcząt, które mają naturalnie krótkie rzęski, czy może takie jasne, czy mało widoczne. Ja ostatnio naprawdę dużo je nosiłam i trochę się uzależniłam, stwierdziłam, że po prostu chyba już muszę sobie je odpuścić, ponieważ zaczęłam się przeglądać sobie w lusterku bez sztucznych rzęs i myśleć, ojej, jak ja dziwnie bez nich wyglądam, to mi się nie podoba i to był bardzo zły znak, więc po prostu sobie je na razie odpuściłam, ale założyłam je do dzisiejszego filmiku, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. No i teraz pokażę wam, jak je zakładać. Bierzemy naszą pierwszą kępkę i mierzymy, czy ma odpowiednią długość do naszego oka w ten sposób. Tak naprawdę lepiej zawsze uciąć je trochę krócej niż zostawić je troszeczkę za długie, ponieważ jeśli zostawimy nasze rzęsy za długie, najprawdopodobniej wypadną one poza końcem naszego tutaj właśnie zewnętrznego kącika oka, co sprawi, że nasze spojrzenie będzie bardzo smutne. No i w efekcie będziemy wyglądać na zmartwione, czy po prostu stworzymy sobie opadający kącik, którego no, nie musimy posiadać, czy też może po prostu nie mamy. Na taką przeciętą rzęskę nakładamy klej od końca, przez środek, do zewnętrznego końca. Pamiętamy, żeby w tym zewnętrznym końcu tutaj nałożyć tego trochę więcej, ponieważ tutaj te rzęski mają się najlepiej trzymać. I po prostu ja robię to w ten sposób, że przykładam taką rzęskę do oka, starając się trafić tutaj jakby w ten łączący środek. I teraz taką pęsetką chwytam rzęsy i dociskam je do zewnętrznego kącika i ten koniec też chwytam taką pęsetką i dociskam go tak. Teraz delikatnie palcem tutaj przyciskam każde to miejsce i teraz, kiedy one zasychają, trzymam je tak w górę w ten sposób, żeby one po prostu utrwaliły się w tej pozycji, ponieważ to pozwoli im unieść tak naprawdę jeszcze nasze naturalne rzęsy. Jeśli tak chwilę je pomodelujemy, one po prostu takie zostaną. Teraz robimy to samo z drugą kępką. Zobaczymy. Więc smarujemy. Widzicie, to jest bardzo proste, tak naprawdę. Naprawdę bardzo dużo zależy od jakości rzęs i jak widzicie, no tutaj to przychodzi dość łatwo i naprawdę nie trzeba się wysilać jakoś zbytnio. O,
prostu... Doczepiamy. Ten klej robi się prawie czysty, więc nawet jeśli nam się coś zaciapie, to nie ma problemu, bo potem też możemy przejechać tak naprawdę eyelinerem. No i tak wyglądają te rzęski gotowe. Także to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o naklejanie tych sztucznych rzęs. Powiem Wam, że najważniejsza, najbardziej decydująca kwestia to jednak jest jakość rzęs, ponieważ no, jeśli rzęsy są ślepo wyprofilowane lub za twarde jest ta końcówka, którą doklejam do oka, albo po prostu jest za mało giętka, czy no właśnie jest źle wygięta, to naprawdę niesamowicie utrudnia sprawę i takimi rzęsami bardzo trudno się operuje. A jeśli rzęsy są miękkie i odpowiednio wyprofilowane, to one praktycznie nakładają nam się same i to jest świetna rzecz. Poza tym tak naprawdę bardzo ważna jest też kwestia docięcia, ponieważ jeśli dobrze określimy tutaj tą długość po prostu sztucznych rzęs względem linii naszych naturalnych rzęs, to również te rzęsy praktycznie nakleją nam się same i to jest też naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także po prostu polecam obcinanie tych rzęs po kawałku i przykładanie. Zobaczymy w ten sposób, jak to wypada na naszych oczach. I tak naprawdę chyba lepiej uczyć się na takich rzęsach troszeczkę lepszej jakości. Myślę, że to jest generalnie wydatek rzędu 30 zł, więc no, takie rzęsy możemy użyć parę razy, więc no, generalnie tutaj nie ma tragedii. Aczkolwiek no, z takimi faktycznie bazarkowymi rzęsami czasem trudno coś zrobić i powiem Wam, że trudno się na nich nauczyć. Ja myślę, że większość tych problemów z naklejaniem sztucznych rzęs u wielu dziewczyn no jednak występuje z powodu tego, że używamy takich rzęs, które są twarde i źle wyprofilowane. Więc tutaj jednak też no, warto się zaopatrzyć w takie rzęsy, z którymi nie będziemy mieli problemów i wtedy zobaczymy, że to jest jednak bardzo łatwe. Także to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam coś pomógł. Filmik o nakrajaniu kępek zrobimy jeszcze innym razem. Także no, mam nadzieję, że też jakoś Was zadowoli. No i to chyba wszystko z mojej strony. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.